Cześć, witajcie. Krótkie podsumowanie niedzielnej Ewangelii. Słuchajcie, Pan Jezus po raz kolejny mówi o miłości. To jest niesamowite. Widać, że ten temat dla Niego był niesamowicie ważny. Już słyszeliśmy fragment z Ewangelii Jana z 3 rozdziału, gdzie Jezus mówi wprost. Tak Bóg pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I Jezus mówi coś jeszcze. On mówi, Bóg nie posłał Syna na świat, aby świat potępił, ale by świat był przez Niego zbawiony. Słuchajcie, to są ogromnie ważne słowa. Jaki był powód przyjścia Jezusa na ziemię? Czy to była nienawiść, złość, surowość na człowieka, na to, że grzeszy, czy właśnie miłość do zagubionego człowieka? Ogromnie ważne jest to, jak postrzegamy przyjście Jezusa. Bo skoro Bóg tak pokochał świat, to może ja też powinienem inaczej patrzeć na świat, na rzeczywistość dookoła. Skoro Bóg pokochał nawet tych, którzy Jego nie kochają, to może ja też powinienem kochać tych, którzy myślą inaczej. Zobaczcie, bo to byłoby bardzo dziwne, gdyby Bóg posłał Syna nie po to, żeby potępiał, a później Syn miałby posłać nas, ciebie i mnie, chrześcijan wierzących, po to, żebyśmy potępiali innych ludzi? Nie. Mamy kochać. Jezus kochał ludzi, którzy byli dookoła Niego, nawet tych, którzy się z Nim nie zgadzali. Kiedy był krzyżowany, mówił, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Bardzo ważna lekcja. Jezus mówi, że ludzie bardziej ukochali ciemność zamiast światła. Czym jest ciemność? Słuchajcie, ciemnością nie jest niewiara, dlatego że to bardzo często ludzie wierzący prześladowali wierzących. Jak popatrzymy na historię, ludzie powoływali się na Biblię, powoływali się na lepsze zrozumienie. Skoro to nie brak wiary jest ciemnością, to co nim jest? Jestem przekonany, że to jest nienawiść. Ciemność to jest nienawiść. Ciemność to jest brak miłości. Światło to jest miłość. I każdy z nas ma wybór. Możemy wybrać, czy wybieram miłość, czy wybieram nienawiść. Czy chcę kochać, czy chcę nie kochać. Czy chcę przebaczać, czy może chcę, wiecie, być ciągle wściekły na tych, którzy są dookoła mnie. Ostatnio przeczytałem o takiej kobiecie, która nazywała się Pearl Buck. I była to amerykańska pisarka, która najbardziej znana jest ze swojej książki Dobra Ziemia. Napisała ją w 1931 roku, rok później dostała za nią nagrodę Pulitzera. W ogóle była pierwszą amerykańską pisarką, która zdobyła literacką nagrodę Nobla. I ona urodziła się w rodzinie, która należała do fundamentalistycznego kościoła. Ale im bardziej dojrzewała, im bardziej wzrastała, tym bardziej widziała, że Bóg nie jest kimś surowym, nie jest kimś strasznym, kim mamy straszyć inne osoby, ale coraz bardziej widziała, że Bóg jest miłością, że Bóg kocha, że Bóg przebacza, że jest dobry po prostu. I ona zaznała wiele cierpienia od ludzi tak zwanych wierzących, a sama stała się orędowniczką praw kobiet, sama również walczyła o równość rasową, i pomimo wszelkich trudności, jakie doświadczyła, zdobyła się na takie słowa. Posłuchajcie. Czuć nienawiść do innego człowieka to jak hodować w swoich wnętrznościach robaka, który zżera cię od środka. Nie hoduj w swoim sercu, w swoim wnętrzu robaka, który będzie cię zżerał. Nie karm go nienawiścią. Wybierz światło, wybierz miłość, wybierz przebaczenie drugiemu człowiekowi. Pamiętacie, w 2005 roku został zamordowany brat Roger Teze, ksiądz ewangelicki, który poświęcił całe swoje życie na pojednanie między chrześcijanami, który głosił ekumenizm, przebaczenie i który, no właśnie, podczas modlitwy został zamordowany, dlatego że został oskarżony. Kobieta powiedziała, że jest antychrystem, że działa przeciwko Chrystusowi. I posłuchajcie, on powiedział kiedyś takie słowa. Od 2000 lat jest na ziemi bardzo wielu tych, którzy czytają Nowy Testament, Ewangelię. Jeśli każdy z nas zrozumiał jedno słowo, to o to chodzi. I to jest bardzo dużo. Jakie to słowo? Miłość, agape. Bóg jest miłością. Co to znaczy, że Bóg pokochał świat, że dał swojego Syna bez zasług, bez tego, że musimy teraz zarobić na Bożą miłość? Co to znaczy? Słuchajcie, jeśli to jedno zrozumiemy, to zrozumiemy tak naprawdę wszystko. I Pan Jezus mówi o tym, że tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak samo On musi być wywyższony. Słuchajcie,
Ludzie, którzy w czasach Mojżesza byli kąsani przez węże, wystarczyło, że popatrzą na tego miedzianego węża i byli uzdrowieni. Oni nie musieli zasługiwać, nie musieli czegoś zrobić, nie musieli się przymilać Panu Bogu. Wystarczyło, że popatrzą z wiarą na tego węża. Jezus mówi, tak jak Mojżesz jego wywyższył, tak samo ja muszę być wywyższony. Więc nie musisz zasługiwać, nie musisz zrobić jakichś niezwykłych rzeczy. Po prostu popatrz na Jezusa z ufnością, z zaufaniem, z miłością. Popatrz, jak wisiał na krzyżu, jak oddał życie za ciebie, z miłości i wzywa ciebie i mnie do zmieniania tego świata miłością, nie nienawiścią. Dlatego bądźmy w świetle i doświadczajmy tego przebaczenia, które Jezus nam zostawił. Niech On będzie dla nas najlepszą i najpiękniejszą inspiracją do kochania ludzi dookoła nas.